Tak, znowu to zrobiłem. Kupiłem jakiś środek z OLX-a. Zobaczmy, czy to, co miało być, jest takie, jakie być powinno. Nawet działa. MacBook to miał być model A1990 z rocznika 2018 z uszkodzoną matrycą. W taki dziwny sposób uszkodzone, bo to w zasadzie działa, tylko wyświetla dziwne kolory, ale najbardziej to widać chyba na FaceTime, jaka jest masakra. Są, jakby tak, no jest po prostu syf z matrycą. Dodatkowo uszkodzony jest bezel. Oprócz tego klawisze są trochę zajechane, szczególnie te trzy A, S i Z. Ale tak poza tym powiedzmy zgadza się. Zobaczymy co tam w środku jest. Ja potrzebuję z tego urządzenia głównie matryce. Oprócz tego tam inne części, ale matryca jest takim kluczowym elementem. Liczę też na to, że tą matrycę uda się naprawić, więc jakby w cenie urządzenia będzie całe sprawne urządzenie, a co najmniej matryca, która kosztuje bajeńskie pieniądze. Trzeba takim sposobem trochę pokombinować, żeby ten dek... O, o chyba faktycznie nikt do tego nie zaglądał nigdy. No ale tu widać, że to się hajcowało równo. Widać nawet jak zaciągane jest powietrze do wentylatora i przez cewki to szło. Cewki musiały się hajcować, więc laptop miał ciężkie życie. Ale tak na oko nie wygląda, żeby to było naprawiane, więc jest nieźle. Bo czasami to można otworzyć i się dosłownie pomodlić. Tak to wygląda, więc tu jest całkiem spoko. A ja będę demontował matrycę. Zobaczcie jaki syf się tutaj dostaje do tych taśm, między innymi, i ten cały syf tam wchodzi gdzieś głębiej i uszkadza taśmy, więc liczę na to, że taśmy mogą być uszkodzone od kurzu, co sprawia, że to jest możliwe do naprawy. Ten cały element tutaj, to są anteny. To jest jedna wielka antena WiFi. Jest przykręcona zestawem malutkich wkrętów na pentaloba, więc potrzeba wkrętaka typowo do iPhoneów. właśnie cała antena Wi-Fi. Jak widzicie, są wyloty do powietrza. Nawet tutaj, w tym miejscu, też są małe przepusty. Taka to dziwna konstrukcja. I jeszcze więcej pyłu, zabrudzeń na tych taśmach. Najgorsze, właśnie, są rzeczy tam, które dostają się głęboko i uszkadzają te taśmy. Ale dla mnie to może być dobry temat. Ale i może na koniec naprawię tą matrycę. I zarobię full kasy. Do odkręcenia zawiasów potrzebny jest jeszcze jeden krętak. Taki Torx 8. One, nie wiem, mają w założeniu chyba osłaniać te taśmy i tak dalej, ale jak widzicie są tylko tak zwanymi dust collector. Zbierają tutaj cały ten śmietnik, który w obudowie się gromadzi. Powietrze, kurz, pył i nie wiadomo, co tam jeszcze, i to powoduje uszkodzenie matrycy. I zobaczcie, jakie te drobiny potrafią być twarde. Widzicie, jakie to jest wszystko wyjechane? No właśnie, no to urządzenie jest dość mocno zabrudzone. Tutaj tego było naprawdę dużo. Wracając do baterii, to bateria została w pewien sposób rozszczelniona. Wbiły się tutaj drobiny jakiegoś piasku czy czegoś, co dostało się do korpusu. To jest właśnie to, co wbiło się w baterię, w ogniwo. Wygląda to jak jakiś piasek czy coś w tym stylu. Trudno mi jednoznacznie powiedzieć dokładnie co to może być, ale postaram się to wydłubać. Tak jak wy używacie swoich MacBooków, swoich urządzeń, swoich laptopów itd. Dbajcie o czystość, i chociażby co jakiś czas otwierajcie ten sprzęt, żeby zobaczyć czy tam nie dostał się jakiś piasek, jakieś zabrudzenia, bo jeżeli to się wbije w ogniwo to może być naprawdę źle. A w przypadku MacBooków jest to bardzo groźne, bowiem te ogniwa są w zasadzie bez żadnej ochrony. Zdemontuję trackpad i zobaczycie jaki pyzel potrafi się zebrać pod trackpadem. Zobaczcie, jaki tu się syw gromadzi. To jest po prostu o, paskudztwo. Prawdziwe paskudztwo. Trackpadem musicie uważać, bo do trackpada są takie podstaw, pod, podkładeczki dystansowe. Chodzi o to, żeby trackpad ładnie pracował. Każda z tych podkładek jest istotna. Nie zgubcie ich. Jest ich dużo. Wszystkie się wysypały. No, widzicie, jest ich całkiem sporo. Więc nasz trackpad też jest mocno zasyfiony. Wyczyszczony trackpad. Trochę przeczyściłem klawiaturę, bo tu też się sypało. Teraz trzeba zdemontować płytę główną. Tak to wygląda. Szczerze mówiąc, nie jest tak źle, ale widać, jak wszystkie większe elementy. Odcisnęły swoje piętno na korpusie. Trochę kurzu jest w tym miejscu. No ogólnie, powiedzmy, nie wygląda to tragicznie. Odkurzyłem sobie płytę główną i to, co mi się wydawało, że jest ok. nie jest takie okej. Okay. Już Wam pokazuję w czym rzecz. Mianowicie, tutaj w rogu było trochę kurzu, a pod kurzem co mamy? Korozję. Lecimy pod mikroskop. Zobaczcie, jak to wygląda. Odrobina kurzu. Związała trochę wilgoci i już mamy potencjalny problem. Jeszcze trochę i ten sprzęt by po prostu szlak trafił. To jest normalnie cała kusz, trochę czegoś tam, normalne użytkowanie i sprzęt po prostu szlak trafi. Przy odrobinie szczęścia by siadła płyta, a bateria by się spaliła, bo by się rozszczelniła do końca i nagle by wybuchła. Uważajcie na swoje urządzenia, dbajcie o nie. Czyśćcie je, oddawajcie je do serwisu na konserwację i weryfikujcie stan, bo to jest dosłownie jak z samochodem. Chyba, że macie trochę więcej kasy i co dwa lata wymieniacie sprzęt, to takie coś ląduje na Allegro, ja to kupuję i jest ciekawie. I jakiś czas później potwierdziłem, że w matrycy uszkodzone były taśmy, a w zasadzie sygnały w tych taśm. wbiły się tam jakieś drobiny piasku, jakiegoś zabrudzenia, cokolwiek uszkodziły dwie linie. Naprawiłem te dwie linie. Złożyłem właśnie to urządzenie i zaraz je uruchomię i zobaczymy, czy ta naprawa przyniosła pożądany rezultat. Naprawiłem też baterię. Nie no żartuję, zabezpieczyłem to tylko taśmą izolacyjną. No i co, będzie to działało? Obraz wydaje się całkiem ładny. Zobaczmy sobie kamerę FaceTime'a, bo tutaj ten obraz był ewidentnie lipny. No zobaczcie, Powiedziałbym, jaki ładny pan, ale niestety tylko obraz jest tutaj ładny, jeżeli chodzi o matrycę. Widzicie, wszystko jest tutaj rozebrane. Tutaj działałem. Łączmy sobie jakiś jasny profil, będzie lepiej widać, że wszystko jest ok, że ten obrazek jest wszędzie poprawny. Regulacja działa też właściwie. Mamy uszkodzone, wytarte klawisze AS i chyba Z. Tak się składa, że mam tutaj taki top case, z którego można zabrać kilka klawiszy. No to co? Wymienimy sobie te klawisze jeszcze. To jest mechanizm tak zwany Butterfly. Jest bardzo fajny, z tego względu, że jest bardzo płaski, niestety jest bardzo awaryjny. No i te klawisze trzeba wyciągnąć. Mocowane są od góry w czterech miejscach. Najważniejsze w tym, żeby w odpowiednim momencie je wypiąć. Zaczaski są od góry, a od dołu są takie, nie wiem, slidery czy coś w tym stylu. Zaraz wyciągnę jeden z tych uszkodzonych przycisków i Wam to zademonstruję. Jak to wygląda? Wpinamy. Nie jest tutaj jeszcze taka śmieszna. Silikonowa osłonka niech sobie będzie. Te klawisze akurat nie mają tej osłonki. No zobaczymy, czy podejdzie taki przycisk. Dociskam przycisk klawisz palcem, żeby to mi nie uciekło. I delikatnie staram się go wypiąć. I wysuwam do góry. Jest cały. No niestety dałem ciała. Połamał się trochę. Widzicie, złego narzędzia użyłem do... Za grube to jest. Popękało mi to tutaj. A, to wiecie, dla mnie to nie ma sprawy. Ale czasami lepiej użyć bardziej odpowiednich narzędzi. Zobaczymy, czy będzie pasował. Rozmiar klawiatury nie jest najbardziej odpowiedni. Czyli tak, najpierw od dołu slajd. Pasuje. Do pozostałych klawiszy się lepiej przygotuję. Czyli mam już odpowiedni chips i mam też takie fajne podważaki metalowe. One są bardzo cienkie, ale bardzo mocne. Więc spróbujemy wyciągnąć taki przycisk za pomocą bardzo cienkiego metalowego podważaka. Tak jak wcześniej przyciskam sobie palcem spód, żeby ten przecisk za mocno nie wyszedł. No i podważam, jak tutaj. No, powiedziałbym prawie idealnie, oprócz tego, że jest brudny. Potrzebuję jeszcze drugi, czyli S. Patrzę, czy któryś jeszcze mógłby być wymieniony. Option jeszcze jest brudny, ale option jest troszkę inny. Inny wzorek jest na tym przycisku option. Musiałbym wymienić oba. Z tego sobie wyciągnę jeszcze option, Oba. Próbuję teraz użyć chipsa. Zobaczę, czy pójdzie lepiej, czy gorzej. O, chips jest bardzo gruby. Trudno go tutaj wbić. Może użyję innego. Ten z kolei jest trochę za miękki. To jest chyba najlepsze póki co do... Okej, okay, to będę miał dwa obszary. Jest tutaj niezły bajzel. To jest minus tych klawiatur, tych klawiszy, że co się tutaj dostanie, no to praktycznie zostaje tutaj i trudno to doczyścić. Nowe klawisze są strasznie brudne. Do ich wyczyszczenia użyję patyczków do uszu i wody destylowanej. Montaż klawiszy już jest na szczęście bardzo przyjemny. Zaczynamy od dołu. Trzeba wcisnąć, wsunąć ten przycisk i do góry docisnąć. Jest. Jest git, klawiatura przeczyszczona. Drażni mnie tylko trochę ta spacja, że jest taka wyświechtana. I te kilka przycisków jeszcze typu VC. No, teraz jest w miarę przyzwoicie. Podsumowując, Macbooka kupiłem za 1600 zł. Wymienić będzie trzeba bezel, czyli tą dolną ramkę. To jest zakup około, w zakupie około 100 zł. Sumarycznie plus minus z przesyłkami to wyjdzie jakieś 1750 zł. A do tego trzeba było naprawić matrycę. Wypada będzie wymienić akumulator. Ogniwo dobrej jakości to jest około 500 zł brutto plus wymiana. Jeżeli chcielibyście zlecić komercyjnie taką naprawę, to koszty są dość spore. Naprawa matrycy to jest około 1000 zł. Wymiana baterii to jest około 800 zł. Czyszczenie, klawisze. No tu może być od 250 do 500 zł. Czy to się opłaca? Moim zdaniem nie, bo dostajecie urządzenie, które nie wiadomo jakie będzie. Nie macie na to żadnej gwarancji, więc kupujecie kota w worku z myślą taką, że może się uda. To chyba jest niezbyt rozsądne. Tylko jeżeli to ma być zakup dla Was, że chcecie się czegoś nauczyć i tak dalej, to już ma to więcej sensu. Możecie sobie w własnym zakresie naprawić matrycę, wyczyścić, wymienić klawisze. Klawisze możecie kupić na Allegro pojedyncze ilości. No nic, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Możecie w komentarzach napisać, jakie są Wasze przemyślenia, czy to miało sens, czy nie. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.